Drużyna w tym roku, 2013, grała 33 spotkania i wszystkie spotkania graliśmy na bardzo takiej dużej dawce presji. No, zawaliliśmy i czego efektem był ten spadek? Zabrakło nam naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Ci chłopcy nie tyle wnieśli walory jakiejś walki, determinacji, oni wnieśli jakość. Trener Lęczyk kiedyś tak mówił, że skoro trener krzyczy, to co w tygodniu robił na treningu. Witam Państwa serdecznie w drugim odcinku programu Sportowe Tabu. Dziś moimi i Państwa gośćmi są przedstawiciele GKS-u Bełchatów, pan prezes Marcin Szymczyk. Witam. Oraz trener Kamil Kiereś. A także współprowadzący ten program dziennikarz Twojej telewizji lokalnej Bartek Bara. Witam serdecznie. Panie prezesie, zaczniemy tutaj od pana. Piłkarska jesień roku 2013 za nami. GKS w sumie rzutem na taśmę, tak? Przezimuje ten okres na miejscu premiowanym awansem. Czyli tak naprawdę uznajecie to jako sukces? Nie ma co ukrywać, że ta liga, ta pierwsza liga po długiej nieobecności była dla nas jedną wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy, na co możemy liczyć. Nie zakładaliśmy z góry, że będziemy tam zespołem takim, który bez względu na wszystko będzie prowadził grę, będzie od początku liderował. Jak się okazało, początki były dla nas łaskawe, tak, bo przez długi, długi okres tej lidze liderowaliśmy. W pewnym momencie dopadł nas jakiś kryzys, może to jest wielkie nadużycie, użycie takiego słowa kryzys, tak, ale jednak jakaś zniżka formy była. I w ostatniej kolejce tej rundy jakby się udało wrócić na miejsce to, o które walczymy, tak, czyli jest to miejsce premiujące nas awansem do Ekstraklasy. Odnośnie tego kryzysu, no tutaj chyba najłatwiej będzie zapytać trenera. Trenerze, no faktycznie, no była taka dość nieciekawa seria, tak, jak dla Spadkowicza z Ekstraklasy. Z czego to wynikało? To znaczy, jeżeli na bieżąco ocenialiśmy to po każdej kolejce, czy po każdym jakimś niepowodzeniu, to miało troszkę to inne znaczenie. Teraz z jakiejś tam perspektywy po sezonie, moja ocena tego wszystkiego jest taka, że przede wszystkim drużyna w tym roku, 2013, grała 33 spotkania i wszystkie spotkania graliśmy na bardzo takiej dużej dawce presji. Okazało się, że w Ekstraklasie do ostatniej kolejki, do ostatniej minuty graliśmy o utrzymanie. Także tutaj na pewno emocje i obciążenie meczowe dały się zawodnikom we znaki. My w Ekstraklasie z jakiegoś pułapu tych 15 meczy nie mieliśmy żadnego kryzysu, ani fizycznego, ani w grze. Także rozpoczęliśmy tą pierwszą ligę w takim trudnym momencie, bo to jest tak od środka bardzo trudny moment, kiedy drużyna spada z Ekstraklasy i spada w momencie, kiedy jest naprawdę dobrym zespołem. Ten okres przygotowawczy też był takim trudnym momentem dla nas. Wielu zawodników się promowało, wielu menadżerów czy wiele klubów naprawdę chciało nas tutaj rozdrapać. Dlatego ten moment też był bardzo trudny dla drużyny, dla ludzi pracujących w klubie. No i te rozgrywki pierwszej ligi, gdzie my przede wszystkim medialnie, zarówno ja, jak i prezes, nie uderzaliśmy w mediach, że będziemy faworytem. My woleliśmy w te rozgrywki wejść ostrożnie. Mówiliśmy, że chcemy przemówić boiskiem. I tak też się stało. Te pierwsze trzy mecze, pamiętam, to były słabe mecze. Słabe mecze, ale punktowaliśmy w tych spotkaniach i to pozwoliło gdzieś, powiedzmy, ten dobry start, powiedzmy, też pozwolił na to, że jesteśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy, na tym drugim miejscu. Kryzys. Też bym nie używał tego słowa kryzys, bo na pewno powiedziałbym, że w tych ostatnich meczach gdzieś tam były słabsze momenty gry. Przede wszystkim kilka meczy u siebie, 3-4 mecze u siebie, gdzie po prostu nie poradziliśmy sobie ze skutecznością. Na pewno spotkaliście się Państwo na przykład z takim zarzutem, że GKS chociażby ma w tym przypadku więcej punktów niż na to zasługuje? Że chociażby czasami nasza forma, nasza skuteczność, nasza gra sprawiała, że jednak tych punktów powinno być, a chwilami też no dostawaliśmy niektóre chociażby w prezencie, tak? To znaczy, ja myślę, że jeżeli tak szukamy takiego stwierdzenia, czy suma szczęścia równa się zeru, tak? Czyli że coś nam tam zabrało, coś tam nam oddało później, to myślę, że ta suma szczęścia nie równa się zeru, że jak gdyby troszkę
te rozgrywki nie oddały nam tego wszystkiego, więcej nam coś zabrało niż oddało, tak to odbieram. Ale z drugiej strony te 32 punkty to jest też praca drużyny. Wiele momentów właśnie w tej drugiej fazie sezonu było takich, że właśnie zespół właśnie kilka razy jakiś przechodził jakiś zawód po porażce, ale mimo wszystko się jednak podnosił. I nawet to ostatnie spotkanie pokazuje, że ta grupa, może troszkę personalnie zmieniliśmy to ustawienie na ostatnie spotkanie, ale mimo wszystko kończymy rok jako zwycięzcy. Kończymy rok na miejscu premiowanym awansem. I w tej chwili skupiałbym się na tym, nie skupiałbym się na tym, co tam gdzieś uciekło, bo to jest dobra pozycja wyjściowa i w tej chwili myślał o tym, co przed nami. Ja mam takie pytanie w zasadzie do obu panów, bo i dla pana prezesa pod względem marketingowym to jest takie dosyć istotne i dla trenera też, gdyby się mógł powiedzieć, kibice, no bo kibice, ten sport, to co robią piłkarze, robią dla kibiców. W Bełchatowie gdzieś ta najwierniejsza grupa kibiców jest, będzie, była i tak pewnie zostanie. Natomiast no chyba nie jest to satysfakcjonujące do końca, no bo w Bełchatowie tych ludzi na tych trybunach jest mało i to wynika według panów z czego? Ze specyfiki miasta, z zainteresowania sportem takiego no małego, czy po prostu wyniki, no ale w Ekstraklasie też bywało różnie z tymi kibicami. Według mojej oceny wpływ na to ma kilka czynników. Bezspornym jest na pewno fakt, że gramy o klasę rozgrywkową niżej. Jednak z całym szacunkiem dla tych zespołów, które występują w pierwszej lidze, ale ciężko porównywać ich, te zespoły, na równi z tymi zespołami z Ekstraklasy, tak bez względu na to, jakie to zespoły w tej Ekstraklasie nie są. To jest jednak najwyższa klasa rozgrywkowa. Tutaj troszkę się to różni. Kolejnym czynnikiem, według mojej oceny, to są po prostu transmisje z tych meczów na żywo, tak? Jeszcze kilka lat temu, żeby obejrzeć mecz, no trzeba było mieć, wiadomo, tylko dekoder. Ten dekoder posiadało niewielka liczba ludzi. W tej chwili dostępność tych meczów jest praktycznie bardzo wielka na każdej platformie cyfrowej. Te mecze są transmitowane, a już nawet jeżeli ktoś nawet nie posiada, to praktycznie każdy ma internet, tak? I korzystanie z internetu jest w tej chwili no, tak rozległe, że nie problem jest włączyć sobie taki mecz w internecie. I do tego, jeżeli jeszcze jest pogoda niesprzyjająca, to każdy sobie woli usiąść w fotelu, przy kawie. Rozumiem to, ale w takim razie co robi klub? Co robi klub, żeby tych kibiców zachęcić, tutaj, aby przychodzili na sport? Ja tutaj nie powiem nic odkrywczego. Jeżeli stwierdzę, że głównym czynnikiem zachęcającym kibiców do przyjścia na stadion jest gra, jest wynik. Tak? My jesteśmy tutaj w tej chwili na drugim miejscu w tabeli, ale w oczekiwaniu wobec nas kibiców poprzez te kilka wcześniejszych lat, kiedy graliśmy w Ekstraklasie, są duże, tak? I my musimy spełniać jakby te wymogi. Nie zawsze to wychodzi. I ja proszę tutaj o zrozumienie, bo klub przez ostatnie 2-3 lata, on jest cały czas zespół, klub, on jest cały czas w przebudowie, tak? Musimy się dostosować do pewnych realiów, w których jesteśmy. A to nie zawsze jest łatwe i nie zawsze to się tak płynnie odbywa, więc ja myślę, że najbliższe pół roku jeszcze będzie, mam nadzieję, już takim kolejnym, ostatecznym etapem przebudowy jakby tego zespołu, przebudowy klubu, przebudowy pewnych struktur i wartości, w jakich ten klub od jakiegoś czasu funkcjonował. I myślę, że już w niedalekiej przyszłości te statystyki powinny się poprawić. Zagwarantować tego oczywiście absolutnie nie mogę, bo nikt nie wie, co będzie w przyszłości, tak? Ale mam taką nadzieję, że cel, który mamy, o którym gdzieś po cichu rozmawiamy, spowoduje to, że jednak ta roczna przerwa spowoduje to, że ci kibice chętniej wrócą na ten stadion i będą z nami w tych może ciężkich i w tych dobrych chwilach. Jeszcze Bartek, ci wejdę też w słowo, chciałbym trenera zapytać właśnie, czy trener często chociażby w takich swoich motywacjach drużyny, w jakichś takich przemowach, chociażby przedmeczowych, używa tego czynnika kibiców, że nie wiem, że chłopaki gracie dla kibiców, gracie chociażby dla tej, w przypadku Bełchatowa, garstki kibiców, która jeszcze przychodzi tutaj na sportową.
To znaczy nie na każdej odprawie, tak, ale w jakimś tam przekroju całego sezonu na pewno słowo kibic, kibice się pojawia. To jest ważny czynnik. Kibice, piłkarze przede wszystkim grają dla kibiców. Ja mam przede wszystkim takie wrażenie, tu nie będę powtarzał słów prezesa, bo tu prezes dużo powiedział, jeżeli chodzi o tą sferę, którą pytacie, ale taki ważny czynnik dla mnie przede wszystkim, kiedy po spadku z Ekstraklasy była prezentacja drużyny, to było też duże zaskoczenie, też ile osób przyszło na tą prezentację, że było słychać tych kibiców, były te emocje, także na pewno się to na piłkarzy przekładało. Ja zawsze powtarzam, że w takim okresie, powiedzmy, dążenia do czegoś, to jest taki czynnik pracy, krok po kroku. I nawet te mecze, które graliśmy w pierwszej lidze, ta oprawa w meczu z Katowicami, to było coś zupełnie innego niż, powiedzmy, pół roku temu w Ekstraklasie. Myślę, że to był jakiś krok do przodu. Szkoda, że właśnie po tamtym meczu zamknięto stadion i być może takie lekkie zahamowanie kibiców, ale to był taki sygnał, że jednak kibicowsko możemy iść do przodu. No, tak, propos jeszcze tych opraw właśnie, sprawa, wiadomo, dosyć kontrowersyjna. Pirotechnikę na stadionach, tak czy nie? Znaczy, moim zdaniem jest to fajna sprawa, fajnie to wygląda, ale przede wszystkim, żeby to mądrze było używane, tak? Bo można to odpalać, fajna atmosfera, ale no wiadomo, ktoś musi mieć poukładane w głowie, żeby tego na boisko nie wrzucać. Bo to są też problemy dla klubu, bo ewentualne jakieś... W sytuacji, kiedy ta pirotechnika jest zabroniona, a jest używana przez kibiców, jest to ogromny problem dla klubu. Konsekwencje są z wielu stron, tak? Bo zarówno te mecze obserwuje policja raportuje gdzieś wydarzenia z tych meczy. Samo na meczu jest delegat, więc konsekwencje naprawdę dla klubu są bardzo duże. No jest to problem, bo ten czas, kiedy musimy pisać jakieś pisma, odwołania, moglibyśmy przeznaczyć na coś zupełnie, zupełnie innego. Do tego jest to kosztowne, tak? Jeszcze tutaj odnośnie kibiców, odnośnie tej ilości tych kibiców na trybunach chciałbym zwrócić na jedną uwagę, że ten problem nie dotyczy tylko GKS-u Bełchatów, to jest problem szerszy. Jeżeli tak statystycznie popatrzymy na to, jak wygląda ilość kibiców na trybunach innych stadionów, wszędzie praktycznie jest ich mniej, tak? Z czego to się bierze? No, ciężko mi w tej chwili też tak znaleźć jakby lekarstwo dociekać temu, ale ja myślę, że to jest problem ogólnopolski. Do tego weźmy też pod uwagę, że Bełchatów jest miastem, które liczy 50 kilka tysięcy osób. Jeżeli zobaczymy, jaki to jest procent, odsetek na stadionie, no to umówmy się, my naprawdę mamy bardzo wysoki, tak? Jeżeli miasta liczące po kilkaset tysięcy mieszkańców, przychodzi tam 4, 5, 6 tysięcy, no ja nie chcę tutaj aż tak bardzo porównywać, ale to jest jednak, daje nam odpowiedź, gdzie my jesteśmy też w tym wszystkim. To jest fakt, bo jeżeli chodzi o te przełożenia na procenty, to wszystko się zgadza, tylko jest pytanie, też powstaje, czy w takim mieście 60-tysięcznym w Bełchatowie, no nie ma takiej sytuacji, że przychodzi nawet te 4 tysiące, 5 tysięcy. No to chyba nie powinno być problemem na 60 tysięcy ludzi, mimo wszystko jednak, wydaje mi się. Jeżeli się troszkę cofniemy do historii, to absolutnie nie, bo tutaj w momencie, kiedy jeszcze były miejsca stojące na trybunach, gdzie w obecnej chwili już ich nie ma, no to mieliśmy i więcej tych kibiców, tak? Ale to były zupełnie inne czasy i naprawdę w obecnej sytuacji potrzeba, myślę, że jednak ekstraklasy i troszkę jakby wyższego poziomu zawodów, żeby taką widownię ściągnąć. Umówmy się też, widz jest teraz bardziej wymagający niż kilka lat temu. Ma do wyboru między piłką a tym, co proponuje, nie wiem, kino, prasa, czy jakieś inne dziedziny kultury, jest naprawdę duży wybór, tak? I może sobie w tej chwili wybrać. Jak jesteśmy już przy temacie kibiców, tutaj mamy też jedno pytanie od naszego czytelnika i widza do pana trenera. Właśnie, trenerze, czy aktualnie ten GKS ma jakiś pomysł na grę? Bo chociażby oglądając w tym przypadku skrót z ostatniego meczu z Puszczą,
Bardzo fajnie wyglądało chociażby te formy dośrodkowania Kamila Wacławczyka, tak? Ja osobiście też dawno nie widziałem w sumie, żeby Kamil faktycznie każdą bitą piłkę bił na tyle dobrze, żeby z tego stwarzano było jakieś zagrożenie. Tam był chyba też dość duży pomysł i ciekawy pomysł na wpuszczenie młodych chłopaków od początku, chociażby mam tu na myśli Łukasza Wrońskiego, na którym też rywale złapali kilka żółtych kartek. I właśnie jak trener może powiedzieć, jaki będzie albo jaki też był pomysł na grę GKS-u, chociażby w tym mijającej rundzie, no i w tym, co możemy widzieć ewentualnie w przyszłości. Znaczy tak, pomysł na grę na pewno powstał w Ekstraklasie. Układ zawodników, który tam wtedy mieliśmy, powodował styl, przekładał się na działania na boisku i fajnie to pozytywnie wyglądało, przekładało się na wyniki, później na bramki, których na początku nie zdobywaliśmy. No, w przerwie letniej straciliśmy 8 zawodników. W miejsce Zubasa przyszedł Malarz, w miejsce Michalskiego Baranowski, ale nie do końca udało nam się załatać utratę lewej strony. Madej, Kosznik, w miejsce Kosznika weszli dwaj młodzi zawodnicy, Flis, Szymorek. W miejsce Madeja spróbowali Renusz i Prokit, gdzie Renusz to naprawdę miał dobrą końcówkę dopiero. I też długo szukaliśmy, tak chcieliśmy grać podobnie, ale troszkę się układ zawodników zmienił i szukaliśmy tego swojego stylu. Myślę, że ten styl gdzieś tam się odnalazł w meczu z Katowicami. I to, co wcześniej tam mówiliśmy w tym pytaniu, ta drużyna nie miała jakiegokolwiek kryzysu praktycznie przez cały rok. I właśnie w końcówce rozgrywek coś takiego się gdzieś zatarło. Przede wszystkim myślę, że na to, że słabiej graliśmy, miał wpływ nieskuteczność, bo jeżeli nie wygrywasz meczy, gdzieś remisujesz prawie wygrany mecz bądź przegrywasz, no to atmosfera się zaciera, przekłada się ta na treningi i trzeba to jak gdyby podnosić, budować. Także myślę, że ten styl ciągle gdzieś tam był doskonalony, szukany i myślę, że ten ostatni mecz pokazał, że ta zmiana personalna tych układu zawodników pomogła przede wszystkim. Łukasz Wroński, Damian Szymański, to myślę, że był fajny strzał na ten ostatnie spotkanie, bo ci chłopcy nie tyle wnieśli walory jakiejś walki, determinacji, oni wnieśli jakość. Kamil Wacławczyk, jeżeli chodzi o dośrodkowania, to są stałe fragmenty. Dużo pracowaliśmy w tej rundzie nad stałymi fragmentami. Zresztą stały fragment to, tak można powiedzieć, był mocnym elementem naszym w tej rundzie. Choćby dwaj środkowi obrońcy, Baranowski i Wirusz, zdobyli po 3 bramki. 6 bramek środkowi obrońcy to jest naprawdę, użyję słowa, potężny wynik, jeżeli chodzi o bramki tej formacji. Także no... Jeszcze pytanie o tą lewą stronę obrony, bo tak, bo w trakcie sezonu mieliśmy tą zmianę Szymorka za Flisa. Dla też właśnie kibica jednego też było to dosyć takie zaskakująca zmiana. I właśnie pytanie, z czego się akurat wówczas ona wiązała? To była, nie wiem, faktycznie aż tak słabsza forma Marcina, chociaż no, faktycznie w ostatnim meczu przed tą zmianą też jakoś tam najlepszej nie miał. Znaczy był taki okres po tym momencie, kiedy fajnie to wszystko się zazębiało, wygrywaliśmy mecze, nie traciliśmy bramek, przed taki moment, że kilka meczy też powiedzmy nie wygraliśmy, bo mieliśmy taki problem, że pierwsi traciliśmy bramkę. Później goniliśmy, stwarzaliśmy sytuację, zazwyczaj udawało się wyrównać, brakowało już czasu bądź precyzji do tego, żeby wygrać mecz z pozycji remisu, podnieść na zwycięstwo. No i taka analiza wskazywała na taki czynnik, że coś trzeba zrobić w układzie defensywy, żeby nie tracić bramek. W Ekstraklasie tych bramek traciliśmy bardzo mało, dlatego postanowiliśmy po meczu z Wisłą Płock też dokonać takiej gruntownej analizy. Postanowiłem coś w ustawieniu zmienić. No i Mateusz Szymorek, który też walczy o to miejsce, dostał ode mnie szansę i tak to pokazało, że w tych ostatnich spotkaniach no, nie traciliśmy tak bramek. Także myślę, że wynikało to z rywalizacji. Myślę, że jeżeli chodzi o tych młodych chłopaków, oni są na dość równym poziomie, także myślę, że przy dobrym zaangażowaniu ich i pracy treningowej są w stanie, powiedzmy, z tą rywalizować tak, żeby tą rywalizację wygrywać. No właśnie, a propos młodzieży, bo Bełchatów to jest najmłodsza kadra w pierwszej lidze, z tego co sprawdziłem, no więc jak do tych niektórych chłopaków trafić, bo dla niektórych jest to takie zderzenie z pierwsza liga, niektórzy debiutowali dopiero w pierwszej lidze, niektórzy mieli jeszcze okazję zadebiutować w Ekstraklasie. Lepiej im powiedzieć, żeby spokojnie do nich podchodzić, żeby się gdzieś tam nie zaprzepaścili te niektóre dobrze rokujące talenty, czy po prostu powiedzieć im twardo, masz po prostu
trenować i no tutaj taki pasowałby synonim. Ja w żadnym wypadku nie podchodzę do tego, że podchodzę do młodego zawodnika czy młodego człowieka i mówię spokojnie, nie denerwuj się. Ja traktuję to bardziej na zasadzie, wrzucam go do basenu, albo pływa, albo nie pływa i reguły są twarde. Drzwi jak gdyby są otwarte dla młodych chłopaków, ale oni też sobie muszą radzić przede wszystkim z presją i sprzedawać te umiejętności. Niestety, to jest jakiś, powiedzmy, wyższy poziom i to, co powiedziałem, już powtórzę, reguły są twarde. Czy na Michalskiego w Ekstraklasie stawialiśmy, czy teraz stawiamy na kilku młodych chłopaków, robimy to świadomie. Gdzieś 2 lata temu, kiedy obejmowałem zespół, po pierwszym moim półroczu pracy usiedliśmy z prezesem, dokonaliśmy takiej analizy naszej kadry i stwierdziliśmy, że mamy zbyt doświadczony zespół, idą dla nas trudne czasy, ten pas się finansowy gdzieś zaciska, dlatego szukaliśmy takich rozwiązań, ściągaliśmy zawodników takich perspektywicznych jak bracia Mak, Wacławczyk, Wilusz. Wilusz przed do nas w wieku 23 lat, czy później inne ruchy, ale też mocno tutaj patrzyliśmy w głąb klubu, co mamy tutaj wewnątrz tej młodej ekstraklasie. I myślę, że to był fajny pomysł. Ja nie zamykam drogi przed młodymi zawodnikami, bo ktoś może powiedzieć, że dzisiaj grał Marcin Flis, gra Szymorek, dlatego że musi grać młodzieżowiec, ale my już dawaliśmy kierunek w Ekstraklasie, że grał Filip Modelski, grał Michalski i wcale takiego obowiązku nie było, że muszą to grać. Jeszcze krótkie pytanie, panie trenerze. No właśnie, w takim razie co z Kamilem Poźniakiem? Ten zawodnik się utopił w tym basenie, do którego go trener wrzucił, bo jak przyszedł do nas, to coś później trochę słuch o nim zaginął, tak? Znaczy, wie pan co, ja zawsze tak powtarzam, często jest takie dobre powiedzenie, że w tych momentach, kiedy nie idzie, to najlepsi są zawodnicy, ci, którzy nie grają. Jest takie powiedzenie. Jest rywalizacja. Ja Kamila widzę na co dzień, rywalizuję z Kamilem Wacławczykiem. No w moich oczach się po prostu nie przebija, nie robi postępu. To teraz pytanie też do pana prezesa. Tutaj trener sam wspomniał temat braci Maków. Właśnie, jak wygląda w takim razie przyszłość tych chłopaków w Bełchatowie? No bo już coraz głośniej się słyszy, że faktycznie tej przyszłości jednak nie będzie. Bracia Mak mają z nami ważny kontrakt jeszcze przez długi okres czasu. Ja nie wiem, czy ta formuła, która obecnie była, się wyczerpała. Umówmy się, każdy zawodnik, który gra w UKS-ie Bełchatów, jeżeli pojawi się oferta, ale oferta poważna, nie oferta taka, która budzi uśmiech na naszych ustach, tylko oferta poważna, bo ja i uważam braci Mak za poważnych piłkarzy, za piłkarzy perspektywicznych, za takich, którzy w jakimś niedługim czasie mogą nawet i zapukać do kadry narodowej. Więc jeżeli takie oferty się pojawią, to na pewno siądziemy i będziemy nad tym się zastanawiać. Jeżeli takich ofert nie będzie, no to chłopaki tutaj nam tak czy inaczej będą musieli pomóc w tym celu, jaki mamy, tak? I zaczynamy na początku stycznia przygotowania do kolejnej rundy. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy przerabiali kolejny taki serial, jaki był latem, pod tytułem Bracia Mak tu, czy tu, tak? Albo wyjaśnimy ten temat sobie do końca tego roku i w przygotowania wchodzimy już wiedząc, co nas czeka. Innej drogi nie ma. No, tak, jeszcze raz powtarzam, bracia Mak mają ważne kontrakty z GKS-em Bełchatów. I na tym bazujemy. My tutaj przez te ostatnie pół roku, które było, czyniliśmy różne działania ku temu, aby na poszczególnych pozycjach, na których też... No właśnie, bo się o te wzmocnienia, tak, będzie chodziło. Tu dzisiaj pojawiła się informacja, że obrońca rozwoju Katowice Przemysław Szymiński przez najbliższy tydzień będzie przybywał u nas na testach. To jest już jakby pierwszy wasz ruch, jeśli chodzi o te wzmocnienia, czy następni zawodnicy też już są gdzieś ustawieni w kolejce, aby przed końcem roku gdzieś ta kadra była w miarę zamknięta? Niektóre rozmowy z zawodnikami, których chcemy pozyskać tutaj wspólnie z trenerem, ciągną się już od pół roku, tak? To nie jest sytuacja łatwa, że GKS ma, Bełchatów ma życzenie pozyskać zawodnika XYZ i w przeciągu kilku dni ten zawodnik tutaj jest w Bełchatowie. Tylko no, to jest sytuacja dosyć złożona, bo ci zawodnicy albo są w jakiś sposób związani kontraktami,
mają też kilka innych propozycji i trwają negocjacje, tak? My też musimy się poruszać w określonych kryteriach finansowych. Wiadomo, że pewien etap tutaj się skończył. Musimy sobie też pewne rzeczy planować, realnie podchodzić do pewnych tematów. Jesteśmy tutaj w kontakcie praktycznie na okrągło. 24 godziny pod telefonem, że już tak aż tego słowa użyję. Rozmawiamy kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie na tematy związane z tym, z różnymi ruchami transferowymi w tą czy bądź w tą stronę. Ja myślę, że do końca roku pewien szkielet tego zespołu na pewno już będzie. Będziemy wiedzieli, kto tutaj przyjdzie, kogo nie będzie, bo też nie ukrywamy, że tak jak wszędzie, pewna formuła się gdzieś wyczerpuje też, tak? I w tym przypadku wyczerpała się chyba prawdopodobnie, jeśli chodzi o Raula, tak? Raula Gonzaleza. Czy w tym przypadku to jest zawodnik, który się pożegna zimą już drużyną? To znaczy tak, tutaj już chyba możemy powiedzieć, że Raul ma jeszcze pół roku kontraktu, tak, ale na 90% się rozstaniemy wcześniej. Będziemy szukali kogoś na jego miejsce do rywalizacji z Adrianem Bastą. Nie wiem, czy to będzie zawodnik lepszy, porównywalny, czy minimalnie gorszy, taki, który będzie jeszcze się rozwijał. Okres przygotowawczy pokaże, kto na tej pozycji będzie występował, czy to będzie Adrian, czy ktoś inny. Na pewno w tym szukaniu pomoże też chyba to, co się ostatnio dowiedzieliśmy, porozumienie z PGE. Ta umowa została podpisana, więc te finanse, ta płynność finansowa w klubie jest chyba dobra, więc można liczyć, że ktoś ciekawy się tutaj pojawi w Bełchatowie, czy na razie ostrożnie z transferami? To znaczy tak, to, że podpisaliśmy umowę, nie znaczy, że będziemy teraz dzielić i rządzić na rynku transferowym. Nie, to nie tak. My znamy swoje cele, swoje priorytety, wiemy, na jakich pozycjach poszukujemy zawodników, które pozycje wymagają wzmocnień, które uzupełnień. Będziemy też mimo wszystko szukali chłopaków jakby takich perspektywicznych, którzy za rok, za dwa być może zapukają do tego pierwszego zespołu. Odniosę się tutaj do Marcina Frisa, do Szymańskiego. Tak, to byli zawodnicy, którzy jeszcze półtora roku temu nikt o nich tak naprawdę nie słyszał, poza tymi osobami, które się naprawdę interesują bardzo, bardzo klubem i życiem tutaj w klubie. Oni dostali swoje szanse, my od pewnego czasu ich monitorowaliśmy, wiedzieliśmy, że w pewnym momencie oni zapukają, bo warunki ku temu, predyspozycje mają na pewno. To są bardzo, bardzo młode osoby. Jeden jest 9-4 rocznik, drugi jest 9-5, więc cała przyszłość jest przed nimi. A to, czy oni będą na tej fali wznoszącej cały czas, to już tylko i wyłącznie zależy. Chciałbym zapytać jeszcze krótko trenera. Trenerze, w takim razie, jakie obietnice złożył pan prezes, jeśli chodzi o te ruchy transferowe? Będzie w końcu ten napastnik? Będą może jeszcze faktycznie te wzmocnienia gdzieś na tych innych pozycjach? No tutaj mamy, w takim razie mamy obrońcę, tak, mamy napastnika. To obietnice są i trener wierzy, że zostaną w końcu dotrzymane. Znaczy, takie utarło się do tej pory takie powiedzenie, że trener Kiereś nie lubi narzekać, tak? Tylko że wchodzi w pracę, pracuje z tymi ludźmi, których ma. Myślę, że ten rok 2013 to był taki rok, który ja nazwałem na początku, kiedy obejmowałem w styczniu zespół, że musimy przejść przez czyściec i my przez ten czyściec w tym roku przeszliśmy. Mimo że spadliśmy z ekstraklasy, odbudowaliśmy wizerunek klubu. Teraz powiedzmy jesteśmy na pozycji dobrej, startowej do ataku na ekstraklasę i myślę, że w tym momencie, kiedy powiedzmy klub tutaj organizacyjnie powiedzmy małymi krokami się prostował i myślę, że dużo zostało w tym kierunku zrobione, kiedy teraz w końcu została podpisana ta umowa, myślę, że nie będzie to nie wiadomo jak bogato, ale myślę, że tutaj muszą być mądre ruchy i muszą być wszystkie elementy, które gdzieś tam powiedzmy nie dopełniały bilansu tego zespołu w tej rundzie, bo tak było, zespół nie był dobrze zbilansowany, to musimy ewidentnie nad tym popracować, szczególnie nad właśnie kwestią tutaj tej pierwszej linii napastnika. Ja mam takie życzenie sprowadzenia dwóch napastników, bo jest to kluczowa pozycja moim zdaniem i w tej formacji musimy mieć dużą siłę uderzenia. Takie pytanie mam jeszcze do obu panów w zasadzie.
czy panu zdaniem piłkarze w Polsce są przepłacani, bo to jest chyba problem polskiego piłkarza. Czytałem kiedyś taki ciekawy tekst, że anonimowo piłkarz pewnie się wypowiadał młody, że on w zasadzie nie potrzebuje być drugim Lewandowskim. On sobie zarabia tutaj 10 tysięcy, idzie sobie codziennie na trening, wraca, ma prawie cały dzień wolny. Jemu się dobrze żyje, on nie musi, nie ma jakichś tam specjalnych aspiracji większych. I czy to jest problem generalnie przepłacania zawodników, no bo oni zarabiają w stosunku do jakiejś tam średniej krajowej duże pieniądze po prostu. Ja już kiedyś użyłem takiego sformułowania w mediach, zapytano mnie właśnie o tą kwestię i stwierdziłem, że wcześniej byli piłkarze w Polsce przepłacani. W tej chwili myślę, że kluby doświadczają właśnie tej sytuacji, która w tej chwili funkcjonowanie klubów. To jest właśnie to, co się działo powiedzmy 4-5 lat temu, że zbyt mocno zostało to wygórowane i kluby za to jak gdyby w tej chwili cierpią, muszą się układać na nowo. Ja myślę, że tu musi być coś wyważonego. Myślę, że tu w klubie już prezes wprowadzał w kierunku młodych zawodników taki system motywacyjny. Muszą się dostać do pierwszego składu, muszą rozegrać ileś tam meczy, żeby zarabiać jakieś tam pieniądze. Myślę, że to jest właśnie kierunek. Najpierw niech się chłopcy rozwijają, najpierw niech coś zdobywają i motywacyjnie właśnie sobie te finanse podnoszą. Tak jest, panie prezesie, właśnie, jak powiedział trener? Ja uważam, że generalnie rynek kształtuje to, ile dany zawodnik będzie zarabiał, bo jeżeli jest popyt na takiego chłopaka, no to on wtedy ma wymagania, te wymagania może sobie podnosić. Jeżeli zainteresowanie nie jest wielkie, wówczas to klub rozdaje karty, tak? I tutaj uważam, że zawodnik jest tyle wart, ile klub mu chce zaoferować. I tutaj ja też nic odkrywczego nie powiem, że w przypadku tych młodych zawodników to ja myślę, że jeżeli mają osobę, która nimi kieruje w tym jakby życiu sportowym, to pieniądze powinny stać nawet nie na drugim, na trzecim miejscu, tylko gdzieś dalej, tak? Wpierw taki zawodnik, jeżeli on ma 18-19 lat, niech on zrobi wszystko, żeby jego kariera potoczyła się w tym odpowiednim torem, tak? I czas na zarabianie tych pieniędzy dużych. On przyjdzie, tak? To nie ma co ukrywać. Kluby jednak, życie piłkarza jest troszeczkę inne od życia takiego normalnego Kowalskiego. I tutaj te pieniążki są też inne, więc dobry piłkarz jest zarobić ogromne pieniądze przez bardzo krótki okres czasu. Ale powtarzam, dobry, taki, który wcześniej sobie pewne tematy poukładał odpowiednio i jakby tą karierę pokierował w odpowiednim kierunku. No to w przypadku młodych piłkarzy właśnie te premie są akurat świetnym rozwiązaniem. Ja mam takie samo zdanie, że tak właśnie to powinno funkcjonować. Natomiast w tych transferach nie sądzę, żeby GKS prowadził teraz samych młodych zawodników. Pewnie będzie to ktoś też bardziej doświadczony, niekoniecznie jakoś tam strasznie stary. I jak przekonać takich zawodników? Bo no, klub powinien płacić tak za jakość, tak? A no, żeby usiąść w ogóle do stołu i rozmawiać, no to niektórzy sobie stawiają tam jakieś wygórowane cele, no i czymś też trzeba zachęcić tego piłkarza, no ale klub też sobie zdaje sprawę, że przez jakiś czas potem te pieniądze będzie musiał płacić. Ja zacznę od tego, że jeżeli tak popatrzymy sobie przez okres ostatniego roku, to z Bełchatowa, z GKS-u Bełchatów odchodzili zawodnicy, którzy naprawdę trafili do bardzo dobrych klubów, to byli zawodnicy i doświadczeni, i ci mniej doświadczeni. I ten ruch był bardzo duży w kierunku tutaj z klubu, tak? I no, nie ukrywajmy, że to się też odbiło jakby na formie sportowej, no bo musiało się odbić, tak? Funkcjonowaliśmy w określonych warunkach, w pewnych ramach i wiedzieliśmy, co możemy robić, czego nie możemy robić. Teraz przyszedł moment taki moment prawdy, gdzie musimy sobie odpowiedzieć, co my chcemy, tak? My wiemy, czego chcemy. Chcemy tego awansu. No właśnie, teraz też takie jeszcze właśnie pytanie odnośnie tego, czego chcemy właśnie. Jak rokuje przyszłość GKS-u w takim razie po tym podpisaniu już w końcu tej umowy z PGE, po tym fakcie, że zimę spędzimy jednak na miejscu premiowanym awansem, no i chyba właśnie z nadziejami, że za pół roku spotkamy się nadal w takich chyba dobrych humorach. Tak, tak, ale na spokojnie, nie dmuchajmy tego balonika, bo
cel, jeszcze raz powtarzam, cel mamy, tak? Tylko skupmy się na codziennej pracy, na tym, co robimy z dnia na dzień. Ja myślę, że im więcej pracy, mniej gadania, tym ten wynik na przełomie czerwca, lipca będzie naprawdę lepszy. Skupmy się jeszcze raz na tej pracy, takiej u podstaw i powinno być dobrze. Trenerze, w takim razie tutaj też na koniec, faktycznie czy ta szatnia, czy ten potencjał piłkarski, ten spokój w pracy, tak? Bo nie ukrywajmy, że presji praktycznie w Bełchatowie jako takowy nikt nie ma. Nie jest ona wytwarzana przez kibiców, bo chwilami no faktycznie tych fanów na trybunach też jest niewielu. Nie jest wytwarzana przez media, co już niejednokrotnie było powtarzane, tak? Bo te media tutaj nasze lokalne, jeśli piszą o spocie, to piszą naprawdę w sposób chwilami naprawdę dość cichy i spokojny. No właśnie, czy ten spokój, jaki trener ma, jeśli chodzi o pracę tutaj w klubie, też powoduje, że potencjał, jaki jest w szatni, pomoże nam faktycznie w osiąganiu tych kolejnych sukcesów? Ja się tutaj nie zgodzę z tym, że Bełchatów jest takim miejscem, gdzie nie ma presji. Przede wszystkim jako trener i zawodnicy dążymy do tego, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód i sami sobie też wytwarzamy presję, sami od siebie oczekujemy dużej jakości. Myślę, że owszem, są miejsca, większe miasta, większe kluby, gdzie być może ta presja mediów, kibiców jest bardziej zauważalna, ale ja bynajmniej tego nie odczuwam, tak jak powiedziałem, że tej presji tutaj nie ma. My też, jeszcze jedną uwagę, my też cele sobie sami wyznaczamy. Jak rok temu przystępowaliśmy do rundy rewanżowej w Ekstraklasie, no umówmy się, nikt w nas nie wierzył, tak? Wszyscy stawiali nas na tej pozycji straconej i my sobie z trenerem rozmawialiśmy szczerze, obiecaliśmy pewną rzecz, że zrobimy wszystko, żeby paru osobom, paru klubom spłatać figla. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego jest liczba punktów, które zdobyliśmy na wiosnę. I to, ja wiem, że sezon składa się z dwóch rund, tak, ale tą pierwszą rundę no, zawaliliśmy i czego efektem był ten spadek. Zabrakło nam naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Po spadku musieliśmy szybko jakby się przeorganizować na nowe rozgrywki, na walkę o inne cele, tak? I cały czas ta presja jest. To nie jest tak, że my mamy sobie spokojnie grać w środku tabeli, co by się nie stało, panowie, będzie dobrze. Nie, my sobie cele sami wyznaczamy, mimo tego, że właściciele, że sponsorzy dają nam oczywiście jasny przekaz tego, gdzie nas widzą w przyszłości, tak? Więc gdybym był minimalistą, myślę, że zarówno ja, jak i trener, to byśmy sobie już podziękowali dawno temu i zajęli się czymś innym. Ja tu kończę, bo pan pytał, jak wykorzystać potencjał tej szatni, tak? Ja bym odpowiedział na to pytanie w tej chwili w ten sposób, że przede wszystkim musimy zbilansować zespół. Musimy zbilansować każdą pozycję. Nie może być takiej sytuacji, że wiosną usiądziemy sobie po meczu i powiemy, gdybyśmy mieli takiego zawodnika, czy byśmy uzupełnili tą pozycję, to pewnie byśmy ten mecz wygrali. I myślę, że grupa jest zawodników o określonym potencjale i naprawdę ten potencjał można wykorzystać, ale trzeba dopełnić takiej całości, żeby zespół był kompletny, zbilansowany na każdej pozycji i myślę, że to jest kierunek. To jeszcze mam ostatnie pytanie chyba do obu panów też. Taki cytat znalazłem z bloga pewnego dziennikarza, się nim teraz posłużę. Jeśli więc masz zespół bez charakteru, to różnicę musi zrobić trener. Kiedy masz drużynę samograj, to szkoleniowiec ma się, jak Paweł Janas, że sparafrazuje, nie wtrącać. I teraz pytanie najpierw do prezesa, czy trener Kamil Kieresia robi różnicę i do trenera Kieresia, czy jak to wygląda w Bełchatowie właśnie. Pan się jednak wolałby wtrącać, czy jednak, żeby drużyna sama grała? Ja myślę, że tutaj trener Kieresia udowodnił już w niejednej sytuacji, że jest bardzo dobrym fachowcem, zna się na swojej robocie jak mało kto. Czy ma charyzmę? No ma, no widać to na meczu, bo czasami nawet linia końcowa boiska nie jest w stanie ograniczyć jego poczynań. A szatnia niech już zostanie, to tajemniczą szatni, jak to się tam odbywa. Ja naprawdę mam bardzo, bardzo dobre zdanie o trenerze Kamilu Kieresiu i nasza współpraca jest bardzo dobra, więc mam nadzieję, że potrwa ona jeszcze bardzo, bardzo wiele lat.
Tutaj trener, tak jeszcze było pytanie. Tak, no, jak to wygląda właśnie z trenerem? Wolałby się trener wtrącać, czy żeby ta drużyna sama grała i wyniki same przychodziły? Nie da się tego tak jednoznacznie określić. Są sytuacje, tak powiedzmy w Olsztynie, trzeba wpaść do szatni, tak? Troszkę tam namieszać, dokonać roszad personalnych i zespół wychodzi pod jakimś impulsem. Są mecze, że trzeba czasami bardziej nie krzykiem, tylko taktycznie coś nakreślić zespołowi, wskazać kierunek i to też pomaga, ale ja myślę, że właśnie kierunek jest taki, żeby trener jak najmniej krzyczał, zbilansować zespół, dobrze dobrać jakościowo i żeby zespół jak najwięcej z siebie dawał. Mhm. Trener Lęczyk kiedyś tak mówił, że skoro trener krzyczy, to co w tygodniu robił na treningu, tak? Także, ale to takie powiedzmy... Wiadomo, no, trener musi, to wszystko jest zależne od sytuacji. Czasami trzeba bardziej siebie przełożyć na drużynę, czasami trzeba spokojnie stanąć, dać zespołowi grać. To co jest takie czucie trenera. Teraz jeszcze na koniec zapytam pana prezesa. Grał pan kiedyś w Kręgle? No, nie miałem okazji. Trener? No, kilka razy miałem okazję. Tak. W takim razie my już naszą rozmowę z gośćmi będziemy kończyć. Gośćmi byli przedstawiciele wicelidera pierwszej ligi KS-u Bełchatów, pan prezes Marcin Szymczyk oraz trener Kamil Kiereś. Pytałem o Kręgle, ponieważ zaraz nasi goście wezmą udział w małej zabawie, sprawdzą się na torze do gry w Kręgle, który znajduje się za nami. W pierwszym odcinku, jak zapewne widzieliście, rywalizowali Andrzej Wrona i Karol Kłos, a dziś 5 serii na uzyskanie dobrego wyniku właśnie będą mieli nasi goście. Po 10 odcinkach sportowego tabu będziemy wybierali najlepszego strajkera w Bełchatowie. Może to będzie jeden z naszych gości, to się okaże. A dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek sportowego tabu już niebawem.